Agricoli jesteśmy, proszę Państwa, jedziemy przez wertepy. No widzicie Państwo, jakoś z Warszawa. I teraz tak, ja jadę do pracy w sumie, czyli że się spieszę. Już mi zaczyna śpiewać, że ostatni przystanek Chełmska. No to już wiem, że tam się przesiądę po drodze. No ale do cholery, jakaś plaga, ostatni przystanek. To jest takie skąpstwo, takie obcinanie, takie dziadostwo. No oczywiście, że też dzielenie się, że klasyfikowanie, szufladkowanie. Ostatni przystanek. Także proszę Państwa, wiem jak mam rozplanowane, ale inną trasą jadę. Nie można w Warszawie jeździć inną trasą, bo to wszystko są jakieś przypadki. A tu jest ten kościół polski. Polski w Polsce i jesteśmy już na Czerniakowskiej, proszę Państwa. Bardzo ładnie dojadę dzisiaj. Nie kręcąc 180, ale znowu wyskakuje ostatni przystanek. I to wiecie Państwo, można się tak załatwić, że człowiek nie będzie miał wyjścia. No, musi spóźnić, a się ja na występy i się spieszę. Ciągle mam na te występy, proszę Państwa. A dziady utrudniają. I ten Mareczek, i ja mówię, słuchaj Mareczek, żebyś ty był ciut wyższy i miał mniejszy łeb. Mniejszy łeb. Ty masz duży łeb i taki staro, malutki, głupiochytry, najmądrzejszy z Karczewia. No to dopiero przeboje są, dopiero są przeboje. Dopiero z Mareczkiem są przeboje. Okropne.